Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Modyfikacje. W końcu Minecraft Modyfikacje. Tak, w końcu, tak znowu w końcu są ferie, z czego się oczywiście naprawdę bardzo cieszę. I jak będę właśnie dla was szukał jak najlepsze modyfikacje, które znajdę, takie, które nikt jeszcze nie przedstawiał na polskim YouTubie, które są po prostu ciekawe, a nie jakieś takie bo dodaję troszeczkę rzeczy, że jedną rzecz dodaję, wiecz jeden, który rozwala wszystko. Nie, takich nie będę robił. Będę robił takie ciekawe, zrobię na przykład losowe rzeczy, tak jak ta, która się nazywa właśnie Pandora Box. Jak możecie wiedzieć, to właśnie Pandora Box i crafting znajdziecie w opisie albo na stronce, bo na razie jestem w trybie offline, jestem bez skina ani bez niczego, więc no wiecie. Teraz właśnie użyłem tego Pandora. Jak widzicie, dodaje nam exp, jakby co to jest jeszcze modyfikacja random XP, więc jest taki kolorowy exp. Kilka razy oczywiście. No i cóż, to jest losowe. Wszystkie wydarzenia w tym są losowe, co się będzie działo. Troszeczkę się oczywiście mi generuje to wszystko, bo ja mam troszeczkę nie za dobry komputer. Jak wiecie, nie mogę tak samo nagrywać z głosem, więc tak jest po prostu. Tu czekałem, że coś się stanie, po prostu losowe zdarzenie, że nic się nie stało, albo się zespawnowały kurczak, nie wiem dokładnie. Co jeszcze, co jeszcze? Jeszcze to, że teraz właśnie, bo nie pamiętam do końca, bo to nagrywałem wcześniej. O, dostałem Golden Leggings, takie wiecie, zenchantowane, więc to jest po prostu random, to wszystko robi random i losuje po prostu. Najróżniejsze rzeczy dostaje się. Koty się nagle zespawnowały. Jeszcze jest coś takiego, że akurat mi się nie udało znaleźć takich złych rzeczy, bo byłem tak samo na creative ani coś, ale może na przykład zespawnować ogromną kopułę z lawą, może się tam spalić, musisz uciekać z kratami. No dobra, ale mniejsza z tym, jak widzicie, teraz zmieniło mi biom, tak, zmieniło mi biom na mushrooms. Po prostu tak samo zmienia biomy, te biomy na przykład są jeszcze ze skrzynkami, w których są ukryte przedmioty i w których jest bardzo, bardzo, bardzo dużo przedmiotów. Takich na przykład jak Diamond Leggings, czy inne na przykład miecze zenchantowane. Tak samo mogę dostać same przedmioty, nie w skrzynkach ukryte, tylko po prostu same przedmioty dostaję. Razem z expem lub bez expa. Mogę dostać na przykład piorunę w ryj, tak już tak powiem, bo mam ferie i jestem tak rozluźniony strasznie. Tak samo, co tu jeszcze? Właśnie, tworzę kopułę taką z glowstone'em i na przykład ze skrzynkami. Jak to widzicie, w tym momencie to się stało. A w tych skrzynkach pełno na przykład złotych bloków, emeraldów i innych takich tam. Co jeszcze? Jeszcze to, że jeżeli na przykład będziecie mieli domek, to uważajcie na to, bo gdy macie na przykład swój domek, no nie wiem, z drewna czy coś, to nie używajcie przy tym Pandora Box. Raz, zespawnowało mi około, no nie wiem, 600 TNT, może coś takiego, tak, i skraszowało mi Minecrafta, więc uważajcie na to. Może to nie było 600 TNT, ale naprawdę było tego dużo. Uważajcie przy właśnie wgrywaniu tej modyfikacji, żeby nie koło domku, bo koło domku na przykład możecie się zespawnować jeszcze wielki masa latających drzew, jak to właśnie na tym filmie się stało. Może tak samo dostać buffy, takie jak buff na speeda, buff na resistance i no różne po prostu buffy. Właśnie się tak zespawnowały tutaj drzewa, jak widzicie. Co by tu jeszcze dodać? Jakby co, mam jeszcze tutaj kilka wernych modyfikacji, więc na to nie patrzcie, bo to jest na przykład damage indicator, więc no cóż. Chodzi właśnie o tą, tylko o tą Pandora Box. To jest najważniejsze. Jakoś nie udawało mi się właśnie, że tak powiem, znaleźć innych rzeczy, bo może na przykład zmienić jeszcze na jaki biom? Na biom Ender. Może zmienić na biom Ender, może skasować jakieś pół góry, nawet może być gigantyczny wybuch, może się wszystko spalić, może skosić jakąś połowę, połowę naszego, że tak powiem, terenu. Crafting jeszcze jakby co, to jest bardzo tani, tam chyba z jednej enderperły i z drewna. No, oczywiście nie pamiętam, bo niestety nie jestem teraz, nie mam internetu, o, że tak powiem. Później jeszcze pokażę wam, co mi się udało zrobić, przyspieszę to wszystko. Właśnie w tym momencie jeszcze dostałem Iron X Efficiency 5 i Breaking 3, więc naprawdę taki enchant to jest coś, nie? Tworzy tak samo jeszcze Lava Lake, czyli jezioro lawy może stworzyć jezioro wody, może wszystko zamrozić. Nie wiem, czy może spaść tak samo meteoryt, ale chyba nie, nie, bo to nie, tylko dodaje, że w Minecrafcie losowe rzeczy tworzy, to jest co innego. Co by tu jeszcze dodać?
produkuje ta modyfikacja naprawdę gigantyczne lagi, jeżeli wszystko spawnicie w jednym miejscu, co jak wiecie, bardzo często się zdarza, po prostu nie będziesz biegał i tak dalej, ale jeżeli ma ktoś komputer naprawdę taki dobry, z na przykład 4-rdzeniowym i 5, albo i 7 nawet, to wiecie, ta modyfikacja nie będzie wam lagowała, bo będzie się wszystko generowało natychmiast, nawet z nagrywaniem. A no i o to chodzi właśnie w tej modyfikacji. Jeżeli właśnie sobie wykupałem teraz dziurę i użyję Pandora Box, to wali piorun, nie wiem czemu, ale wali piorun. Po prostu, jeżeli jesteście, moim zdaniem, tak jest moje zdanie oczywiście, w jakichś warunkach, to w tych warunkach będą się robiły chyba inne rzeczy. Tak więc jakbym znalazł jakąś inną górę albo coś innego, to były właśnie inne spawnowane się rzeczy, tak myślę właśnie. No i cóż, to by było na tyle na tą modyfikację. Ja to pewnie jeszcze przyspieszę, żeby wam się tak nie nudziło. Potem te wszystkie próby i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, ja się z wami żegnam. To by było na tyle, to była modyfikacja Pandora Box. Ja byłem Vertex, tak, Vertex. No i cóż, ja się z wami żegnam, będę szukał jak najlepsze modyfikacje przez te ferie, bo mam dużo, dużo czasu, dla was nagram. Chyba że będę szedł do kumpla albo na przykład na piłkę. Tak, w zimę na piłkę, no ale no cóż, ja tam lubię trochę trenować, to wiecie. No i cóż, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam po raz drugi. Cześć i na razie. Hejka, trzymajcie się tam.